wszystkich zgromadzonych dzisiaj prezbiterów naszego dekanatu na czele z księdzem Rodakiem, księdzem doktorem Bogusławem Wolańskim, dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego w Chłowi, który w czasie tej mszy świętej podzieli się z nami Słowem Bożym. Witam was wszystkich i zachęcam do żarliwej wspólnej modlitwy. Niech ten czas nawiedzenia będzie czasem ożywienia naszej wiary, umiłowania swego powołania, jak gdyby odnowienia tych przyrzeczeń, które składacie my, prezbiterzy, w Duchu Świętym Kapłańskim, a każdy z nas w momencie chrztu, ponawiając przy pierwszej komunii świętej, przy sakramencie wierzchowania. Niech to nasze modlitewne spotkanie pomoże w tym świecie ukazującym wszystko tylko nie Boga i Boże strach, odnaleźć się na nim, zaufać Bogu. Chrystus zmartwychwstały jest z nami wśród nas. On woła, nie lękajcie się. On ukazuje nam w postaci przychodzącego do nas proboszcza Salas, że nie trzeba wielkich zdobyczy nauki, nie trzeba wielkich zdobyczy kultury czy cywilizacji. Wystarczy żarliwa modlitwa i chęć bez reszty